Cześć. Właśnie zrobiłem sobie przerwę zrobienia nowego filmiku o Ileus i muszę wam wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, bo ciężko się zorientować, o co w tym filmiku chodzi. Chodzi mniej więcej o to, że zostawiamy Salwador, dowiadujemy się, że w drodze do Ileus możemy wziąć prom i tak też robimy. Robimy przeprawę promową przez Zatokę Wszystkich Świętych. Zaoszczędzamy parę godzin jazdy i sporo kilometrów. Wieczorem jesteśmy w Ileus. Ileus najstarsze, jedno z najstarszych miast brazylijskich. Miasto Jorge Amado, super, najbardziej popularny, największy brazylijski pisarz XX wieku, zupełnie mi nieznany. I co? I chodzimy sobie tam po tym mieście, oglądamy, pokażę wam mniej więcej jak wygląda miasto, żebyście wiedzieli mniej więcej jak wygląda brazylijskie miasto Ileus. I jeszcze pijemy piwko sobie na plaży, ale tego już nie nagrywam, no bo to się nie nadaje po prostu. No i co? I później co? Później jedziemy do Gojani, nie? Mieliśmy jeszcze jechać do Porto Seguro, ale sobie to odpuszczamy, więc co? O tym będzie ten filmik, nie? Oglądajcie. Cześć, Chico! O, tutaj jesteś. Dobry piesior. Dobry piesior. Jesteśmy w Ileus. No i powiem, że plaża prezentuje się fajnie. Znaczy zajebiście. Trzy noce, jedna noc już za nami, jeszcze dwie zostały, więc tutaj teraz odpoczywamy w związku z tym, że dużo jeździliśmy, więc raczej odpoczywamy. Jesteśmy jakieś 5-6 km od centrum miasta. Jest to stare miasto, jedno ze starszych w Brazylii. A teraz przyszliśmy rano, bo słońce wschodzi. Jak odsłoniliśmy kurtyny w pokoju, to widzieliśmy piękny wschód słońca, który jest teraz gdzieś tam. Idziemy się teraz przejść. Szerokie plaże. Dużo fal, kilka kilometrów w tamtym kierunku jest miejscówka, w której jest dużo surferów. Jest godzina 6:00, tu już pierwsi jogerzy, niektórzy biorą poranną kąpiel w oceanie. Ludzie przygotowują też bary, sprzątają tutaj plażę. Bo do późna wczoraj klienci jeszcze tutaj byli, znaczy do późna mam na myśli, aż zrobi się ciemno.
bo później całe życie restauracje i bary przenoszą się albo w hotele, albo trzeba uderzać o ceny. Więc nie było jak posprzątać, bo było ciemno. No powiem wam szczerze, że na emeryturę to mógłbym tutaj w takie rejony się przenieść. Może gdzieś tam, gdzie byli ci surferzy, bo tam są takie jakby bardziej dziewicze tereny, a tutaj to są, to jest miasto. O, Mariza. Mariza cyka fotkę. O, to. Co mam powiedzieć? No fajnie, fajnie. Wakacyjny klimat tutaj można poczuć. W ten oto sposób zadebiutowałem na deskach teatru Ileus w Bahia. Kto by pomyślał? Ale umiejętności aktorskie wiadomo, że mam. Nie jedna osoba już to mi mówiła. Na razie mam problemy z publicznością. Tylko jedna osoba. Tam. No ale jakoś tam zbuduję sobie tą publiczność. Brawa. Aplauz. Jesteśmy w teatrze Ileus. Bahia, drugie najstarsze miasto. Ale teraz widać tutaj tak w miarę nowoczesny. Teraz idziemy na drugie piętro. Wystawa. Próbowo. Dwa dni jazdy. Niestety. No ale co zrobić? Żal żegnać się z Bahią. Ale wszystko co dobre. Bla 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 bla.